Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić prawie w każdym sklepie zoologicznym, drobnoustek Beckforta lub drobnoustek ozdobny, Nanostomus Beckforty. To są małe, wesołe, ruchliwe i bardzo łagodne rybki z rodziny smugliniowatych, które wnoszą radość do każdego akwarium, co sprawia, są bardzo popularne zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Drobnoustki Beckforta pochodzą z Ameryki Południowej. Występują we wschodnim dorzeciu Amazonki w Brazylii, w Rio Negro i w Rio Orinoco w Wenezuele, w Guanie Francuskiej i Surinamie. Zamieszkują wody wolno płynące i stojące, strumienie i bagna, niewielkie dopływy, tereny bagienne, szczególnie w tych z bogatą roślinnością wodną i dużą ilością zatopionych fragmentów drzew i grubą warstwą opadłych liści. Po raz pierwszy gatunek opisał Gunther w 1872 roku. Początkujący akwariści mogą zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ drobnostki Beckforta są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi, pod warunkiem, że chemiczne parametry wody w akwarium będą stabilne. Drobnoustki Beckforta to są małe, słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie drobnoustki Beckforta nie tylko prezentują się ciekawiej, stają się spokojniejsze i odważniejsze, ale także mniej płochliwe, ładnie wyglądają i pokazują bardziej swoje naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 60 litrów. W akwariach dorastają do 5-6 cm. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją do 4-5 lat. Drobnoustki Beckforta mają podłużne, torpedowate, boczne spłaszczone ciało z oliwkowym grzbietem i z biało-srebrzystym podbrzuszem. Otwór gębowy mały i wąski. Od głowy przez oko, wzdłuż linii bocznej do nasady ogona ciągnie się grupa ciemna pręga, dzieląca ciało na dwie części i zakończona dwoma czerwonymi plamami na pletwie ogonowej. Pletwy piersiowe bezbarwne, pletwy brzuszne opryżone na mleczno-niebiesko, a promienie wszystkich pletw oprócz odbytowej są ciemne. Występują w wielu odmianach barwnych w zależności od pochodzenia. W czasie nocnego spoczynku i w ciemnościach drobnoustki Beckforta zmieniają ubarwienie. Robią się przezroczyste, z trzema ciemnymi plamami po środku ciała, w pobliżu pletwy odbytowej i w pobliżu pletwy ogonowej. Rozróżnienie psi jest łatwe. Samce są smuglejsze i intensywnie ubarwione. Czarna pręga jest grubsza, a oliwkowy kolor nad nią ciemniejszy. Pletwa odbytowa większa i ostrzej zakończona, a pletwy brzuszne obrzydzone na biało-niebiesko. U samiczek natomiast pletwa odbytowa zaokrąglona, brzuszek wyraźnie większy i zaokrąglony. Preferuję akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, przypominające ich naturalne siedlisko. Światło powinno być rozproszone, najlepiej przez pływające rośliny. W akwarium powinny się znajdować kawałki drewna, korzenie i liście uwalniające do wody niezbędne dla zdrowia ryb garbniki. Wskazane jest dodawanie do wody ekstratu torfowego.
są bardzo wrażliwe na wahania chemiczne parametrów wody i powinny być wprowadzone do ustabilizowanego akwarium. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-27, pH od 5,5 do 8, GH od 1 do 15. W naturalnym środowisku drobnoustki Beckforta odżywiają się najmniejszymi bezkręgowcami i zooplanktonem. Rybek można karmić drobną ochotką, rurecznikiem, rodzeniem, ocznikiem i artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego ze spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Drobnoustki Beckforta są łagodne, usposobione rybki, więc można ich trzymać jak w akwariach gatunkowych, tak i w akwariach towarzyskich z rybkami o podobnych rozmiarach i wymaganiach środowiskowych, na przykład z neonami, pyszczykami, kieliskami, razborami, z małymi pielęgniczkami itd. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawy i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie drobnoustek Beckforta jest łatwe pod warunkiem, że rybki są w dobrej kondycji. Często w odpowiednich warunkach starło następuje spontanicznie, bez dodatkowej stymulacji. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawański w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1 do 2, raz po filtrze obrócone osmozy, do 2 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 26-28, pH od 6 do 6,5, GH od 2 do 8. Dodajemy napar szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno po 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy czarnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 2 samiczki. Tarlaku przenosimy wieczorem do zbiornika tarliskowego. Do tarla dochodzi zazwyczaj o poranku następnego dnia. Tarlo odbywa się partiami. Podczas tarla jedna samiczka składa od 150 do 200 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 2 dniach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Do akwarium wkładamy filtr, który czyści wodę, ale nie zasysa na rybku. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Na rybek rośnie szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, który pokazuje, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji
Dziękuję bardzo, miłego oglądania, do widzenia.